naprawa lampy. To w tym wygląda w ten sposób. Tak, tylko na chwilę. Dzisiaj mamy... Dzień dobry Państwu. Dzisiaj mamy 31 grudnia 2022, ostatni dzień w roku. Pewnie się szykujecie do Sylwestra. Ja sobie tutaj postanowiłem odpalić maszynę i się przejechać, bo nie jeździła już około miesiąca czasu. Dziś jest suchutko, fajnie, więc mogę tutaj sobie pojechać. Jeszcze tylko może zobaczę, jak jest z olejem. Co prawda krzywo trochę stoi, ale jest. No dobrze, odpalamy, trochę pochodzi i jedziemy na przejażdżkę. No zobaczymy, jak on odpali po okresie chyba. Odpalać się go odpalałem chyba 2 tygodnie temu. Zobaczymy, jak teraz. Nie ma dzisiaj mrozu, więc czuję, że będzie to dobre uruchomienie, dobry start. Ważne jest, słuchajcie, żeby ten check engine przy każdym uruchomieniu gazu. Mam zawsze coś takiego, że za krótko to przytrzymuję. Nie wiem, tak za pierwszym razem. Nie chcę tym rozrusznikiem może, czy jak. W każdym razie Matis uruchomił. Tylko zastanawiam się, czy ja tutaj wyjadę. Ale chyba wyjadę. No spoko. Powinienem wyjechać. Tutaj ma tyle miejsca. Na liczniku 69,956 km. Jak widać, jadę sobie już nowym z Matisem z salonu na miejsce, gdzie zawsze robiłem sobie, majsterkowałem, i podobno to miejsce jest zlikwidowane, więc jestem ciekaw, co będzie zamiast tego, a może jakaś inna nowa myjnia. No dobrze, jedziemy. Jedną ręką to ciężko jest. No dobrze, zjeżdżamy. O kurczę, już nic nie ma. A to było zawsze tutaj na tym miejscu. Tu miałem spokój, tutaj było bardzo mało samochodów, no i dlatego pewnie zlikwidowali, ale no to jest w ten sposób, nie ma już nic. Może tu będzie? Nie, tu będzie blok pewnie. Tak sobie teraz patrzę i myślę, że udało mi się sporo w tym roku zrobić dobrego dla tego samochodu. Między innymi jako tako za te progi po prostu zabezpieczyłem. W środku jest dużo nalanego. Jestem ciekaw, jak to będzie po zimie wyglądało. Jeśli nawet zostaną zjedzone i przyszłoby mi zapłacić dość dużo za wymianę progów, to będę chciał, powiedzmy, tylko dotąd tutaj, tam gdzie będzie wyżarte,
miejscami. Nie będę wymieniał całego progu, tylko to już będzie taka troszkę mini rzeźba, ale spoko. Dobrze, że dzisiaj jest sucho. No i dlatego wyjechałem, ale sucho jest i dla samochodu. Te progi, te błotniki, wszystko jest osuszone. Ja zaraz go sobie otworzę. No będzie co w lato już widzę robić. Na przykład te listwy tutaj widzę, że brud wszedł pomiędzy nie. Czasami brud taki to jest dobry, bo z jednej strony nie dopuszcza tam pod spodem wody, a z drugiej strony no, tą wodę zatrzymuje też tam wilgoć pod taką listwą. Ale jeszcze powiem szczerze, że nie widziałem Matiza, który był skorodowany pod taką listwą, więc to jest plus. No dobrze, proszę Państwa. A, jeszcze jedno, te listwy to były doklejane. To jest ta listwa w 99, to jest jako dodatek niefabryczny tak zwany. Znaczy półfabryczny można tak to nazwać. Ja pamiętam, nie wiem czy może się już powtórzę, ale pamiętam jak wyjeżdżaliśmy z salonu, to na koniec jeszcze facet mówił o wycieraczkach, bo akurat był to luty, no wiadomo mokro, że się wykładzina pobrudzi, to żeśmy kupili. No oczywiście te pieniądze normalnie to by pewnie ze dwie jakieś kupił, no ale niby oryginały tak zwane. I proponował jeszcze takie listwy, ale do tego nie wzięliśmy. I powiem Wam szczerze, że ja bym chyba wolał bez listew. No ale mam z listwami. Na wiosnę zrobię przegląd tego samochodu, w sensie takim dokładny. Na pewno będę znowu odkręcał tutaj nadkola. I jeszcze takie tam prace kosmetyczne. Na pewno trzeba będzie przygotować na zlot. No widać, o już tutaj mam puknięcie. Już inny samochód musiał mnie puknąć, chociaż ja staję i tak staram się z daleka, to te ludzie no, na maksa. To jest, ja rozumiem, że proszę Państwa, można stanąć blisko, miejsca mało, ale czasami ci ludzie przesadzają, bo wyjść z samochodu nie można, no nie wiem, no tak jak jakieś, no powiem szczerze, że czasami nie rozumiem, dużo jest miejsca, dużo naprawdę, a ten się przytula tak, że jakby, no nie wiem, szczególnie kobiety. Dzisiaj sobie porobię tutaj kilka fotek. Dobrze, kończę proszę Państwa, bo deszcz zaczyna padać, zamykam. Ale jest jeszcze jedna taka kwestia. Jak mocie Matizy, bo tutaj jeden gość mówi, kiedyś do mnie mówił, o bity, Matiz bity, bo ta strona bagażnika jest no bardzo ładna, taka wyprofilowana, tutaj takie ma wejścia, tak jakby. A ta tutaj rzeczywiście wydaje się, że jest coś nie tak. I teraz zwróćcie uwagę proszę, jak macie u siebie, dobrze? Ja zrobię zaraz zdjęcie i na Facebook również rzucę na grupę, żeby wszyscy porównali, bo nie, te nowsze Matizy prawdopodobnie mają ten bagażnik już tutaj ładnie wyprofilowany. Matiz zrobił, jak widać, kilka kilometrów, niedużo, bo rozpadało się, nie chciałem już dalej jechać. Proszę Państwa, jest nas już 200 osób, które lubią kanał Matiz Salonu. Serdecznie zapraszam wszystkich fanów DU, a w szczególności Matizów. Może po prostu dołączycie też do strony facebookowej o tym samym tytule. Tam przygotowujemy się do zlotu Matizów i chciałbym, żeby było jak najwięcej samochodów, wtedy takie na przykład zdjęcie będzie nietypowe, będzie największa ilość Matizów w obecnych czasach. Serdecznie zapraszam.
Proszę Państwa, dzisiaj takim w nowy rok wchodzimy takim dylematem z tym bagażnikiem, bo jedni mówią, że to jest coś dziwnego, to znaczy, że był samochód uderzony. To ja mówię, ja wiem, że to jest od razu nieprawda. डेवू की मतीज कल मिस्र के लिए रवाना हो गई। जी हाँ, डेवू मोटर्स इंडिया ने अपनी गाड़ियों के निर्यात की महत्वाकांक्षी योजना को कल अमली जामा पहना दिया। मिस्र के लिए 300 कारों का पहला बैच कल रवाना कर दिया गया। डेवू ने मार्च 2000 तक 4000 गाड़ियों के निर्यात का लक्ष्य रखा है। इसके बाद मार्च 2001 तक 12000 कारों का निर्यात किया जाएगा। मार्च 2002 तक के लिए यह लक्ष्य 24000 कारों का है। डेवू ने यूरोपीय और मध्य पूर्व के देशों में निर्यात को प्रमुखता देने का फैसला किया है, क्योंकि इन देशों में डेवू की गाड़ियों की अच्छी मांग है। अवस्थी कहते हैं, इन गाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनकी गुणवत्ता और सुरक्षा कारणों से काफी पसंद किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मांग में सामंजस्य बनाने की चुनौती है।